Dzień dobry, witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Sokół Live. Dziś naszym gościem jest prezes Sokoła Aleksandrów, pan Paweł Kośla. Witam, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek chcieliśmy powiedzieć, że będziemy transmitować na żywo takie wydarzenia, takie nasze małe studio i rozmawiać o Sokole Aleksandrów. Będziemy gościć piłkarzy, trenerów, a także całe środowisko związane z Sokołem Aleksandrów. Warto zacząć od sponsorów, ponieważ im należą się ogromne podziękowania za ten wkład włożony w Sokół Aleksandrów. Prawda, prezesie? Tak, no przede wszystkim jest to miasto Aleksandrów Łódzkich, które wspiera nas tutaj, można powiedzieć, od zawsze. Na czele z burmistrzem Jackiem Lipińskim, sekretarzem Joną Wąbek i skarbnikiem panem Grzegorzem Siech. Także radnych, którzy no, jak gdyby podejmują te decyzje i przekazują te środki na funkcjonowanie naszego klubu. A nasz klub to nie tylko seniorzy, to też ogromna ilość dzieciaków w grupach młodzieżowych, gdzie no, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że brakuje nam miejsca, żeby śmiało prowadzić te treningi. Tak? Dlatego też korzystamy z obiektu, który znajduje się w Rudzie Bugaj. Naszym sponsorem tytularnym jest firma Consport, która jest z nami już od jakiegoś czasu. Tak jak powiedziałem, Consport jest w nazwie, bo to jest Sokół Consport Aleksandrów Łódzkich. Pan Mieczysław Majewski, właściciel firmy Consport, który nas tutaj wspiera, pomaga i robi wszystko, żebyśmy osiągnęli cel. Zaraz przejdziemy do kolejnych sponsorów, ponieważ nawet tutaj mamy na roll-upie naszych niektórych sponsorów, również strategicznych. Ale drodzy Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do prezesa, to oczywiście możecie zadawać. Ja tutaj mam podgląd, będę widział, także będę przedstawiał pytania do prezesa Sokoła Aleksandrów. Panie prezesie, w dalszym ciągu o sponsorach, bo bez nich tak naprawdę klub by nie funkcjonował. Mamy Consport, tak jak pan powiedział, jest także firma Bradboot Łódź, która dołączyła nie tak dawno. Tak, firma Bradboot to jest firma budowlana, która na rynku łódzkim jest już, można powiedzieć, 30 lat. Właściciel firmy, pan Krzysztof Półbrat, który prowadzi tą działalność po jakichś tam rozmowach, ustaleniach, namowach udało się dopiąć temat sponsorowania. Jest to nasz, można powiedzieć, śmiało strategiczny sponsor, który wspiera nas tutaj, wiadomo, no, finansowo dosyć mocno. Firma, to jest firma typowo rodzinna, tak? W firmie pracuje syn, pracuje córka, pracuje małżonka pani Elżbieta, pana Krzysztofa, która no, praktycznie są od początku z nami tego sezonu i oprócz tego, że zasilają nas tu finansowo, są obecni na każdym meczu. Także zdarzyło się, że byli na meczu wyjazdowym w Skierniewicach. To bardzo dobrze, cieszymy się bardzo z tego. Rozpoczęliśmy chronologicznie, czyli od sponsorów, teraz przejdźmy od pozyskania trenera Sławomira Majaka. Jak to się stało, że trafił do Sokoła Aleksandrów? To znaczy, przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że ciężko było nam się rozstać z Piotrem Kupką, który naprawdę robił dobrą robotę. No ale niestety, no, jak gdyby wyniki trenera Kupki nie obroniły, ciężko było się rozstać, bo fajnie nam się współpracowało. Jest to człowiek, który ma bardzo duże doświadczenie, bardzo mocno przykłada się do pracy, którą wykonuje. No ale niestety, wyniki trenera nie obroniły i musieliśmy się z Piotrem Kupką rozstać. Trener Majak no, był na jakiejś tam naszej liście życzeń spośród na przykład trójki trenerów. Można zdradzić? Można chyba teraz zdradzić. O nazwiskach trenerów, którzy potencjalnie mieli pracować w Sokole Aleksandrów. Tak, no, miał być to trener Robaszek. Ewentualnie Marcin Pyrdo, który trafił do Warty Sieradz. No i trener Majak, tak? To nie jest tak, że akurat trenera Majaka wymieniłem jako trzeciego na liście, po prostu taka kolejność, tak? Trener Majak jak gdyby tutaj swoją osobą, wynikami, które ostatnio osiągał w piłce nożnej jako trener, no, przekonał nas do tego, żeby jednak to on był trenerem Sokoła Aleksandrów. Nie zastanawiał się długo, czy były negocjacje dość długie prowadziliście? Jak to wyglądało? Nie no, myślę, że z trenerem trzeba było chwilę
porozmawiać, jak to się mówi, ponegocjować. Dopiero doszliśmy do porozumienia. A co braliście pod uwagę, zatrudniając trenera Majaka? Wiadomo, że wielki piłkarski autorytet. No ma teraz zawodników, tak naprawdę w ich wieku to grał w Lidze Mistrzów, w Ekstraklasie i również w reprezentacji Polski. Co przemówiło do tego, żeby zatrudnić i na czym się skupiliście? Znaczy ja powiem tak, no, trenera Majaka obserwowaliśmy, jak innych trenerów też od jakiegoś czasu w naszej lidze. Bo wiemy dobrze, że w tej lidze występują mocne zespoły, jest to trzecia liga, ta grupa pierwsza dosyć ciężka do grania, do pokazania się tu z dobrej strony. Trener Majak jak gdyby pokazał się z dobrej strony, będąc szkoleniowcem w Finisz Parkiecie, gdzie tak naprawdę z klubu, który nie zakładał, który nie dawał szans i nie stawiał na ten klub, no potrafił, krótko mówiąc, zrobić sportowy awans. Ubiegły sezon to również walka o awans do drugiej ligi. Niestety Sokołowi Aleksandrów się nie udało. No teraz ponownie chyba jest postawiony jeden zasadniczy cel przed trenerem i przed drużyną. Ja powiem tak, no to będzie nasz już trzeci sezon, w którym będziemy próbować walczyć o trzecią ligę. Mamy świadomość tego, że w tej lidze nie ma już takiego zespołu jak Widzew, bo występuje na poziomie boiskach drugoligowych i bardziej się te szanse wyrównały chociażby pod względem finansowym, pod względem możliwości finansowych wszystkich klubów w tej lidze, że te budżety są bardzo do siebie zbliżone i możemy jak gdyby konkurować. Jest jeden zasadniczy problem. Może awansować tylko i wyłącznie jedna drużyna. No nie ma tak łatwo w tej trzeciej lidze. Nie ma łatwo. No gdzieś tam ewentualnie jest taka opcja, żeby gdzieś przeforsować temat. Chociażby tego, żeby z tych czterech grup drugie zespoły grały przynajmniej w barażach z tymi zespołami z drugiej ligi. Niech rzeczywiście w tej drugiej lidze zagrają zespoły, które zasługują na to, tak? Na dzień dzisiejszy jest to opcja tylko i wyłącznie awansowania z pierwszej pozycji. Natomiast no ja nie ukrywam, że mam ochotę i zamiar spotkać się z prezesem Adamem Kaźmierczakiem, żeby ewentualnie taki pomysł podsunąć chociażby na spotkaniu zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. No dobrze, ogląda nas Jakub Szarpak, pozdrawiamy go gorąco i serdecznie. To piłkarz, który doznał poważnej kontuzji w Skierniewicach, musiał opuścić plac gry, w konsekwencji operacja, no i teraz przerwa, czekamy oczywiście na powrót wiosną. Tak, Kuba jest po operacji, od poniedziałku poddał się rehabilitacji, także mam nadzieję, że od początku stycznia wróci do delikatnego treningu, a z tego co mam informację, to na rundę rewanżową, czyli na wiosnę, będzie gotowy do walki. Jakub Szarpak to oczywiście kapitan Sokoła Aleksandrów. Trzymamy oczywiście za niego kciuki. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Teraz przechodzimy do spotkań ligowych. Pierwszy mecz z Ursusem Warszawa, wygrany 2-0. No, w ostatnim czasie składa się właśnie na to, że zmiana trenera wiąże się z tym, że pierwszy mecz po zmianie gramy z Ursusem Warszawa. Piotr Kubka, obejmując zespół w piątej kolejce chyba po trenerze Michale, też pojechał na wyjazd do Warszawy na Ursus i udało wygrać się 1-0. Teraz trener Majak no miał troszkę, można powiedzieć, lepszą sytuację, bo przygotowywał tych zawodników od początku sezonu, miał okres przygotowawczy i udało wygrać się z Ursusem większą różnicą, bo wygraliśmy 2-0. Natomiast akurat tak się składa, że z tym Ursusem zawsze trafiamy na mecze przy okazji nowego trenera. I oczywiście druga kolejka, również bardzo dobrze udana. 3 punkty przywiezione ze Skierniewic. Sokół wygrywa z Unią Skierniewice 1-0. Tomasz Bogołębski strzela zwycięskiego gola. No, w Skierniewicach to nie był łatwy mecz. Jest to Beniaminek, który jest nastawiony na walkę, na to, żeby pokazać i udowodnić przynajmniej lokalnie mieszkańcom, że takie miasto jak Skierniewice zasługują na tą trzecią ligę.
Byłem na dwóch meczach w Skierniewicach, bo byłem na meczu rozpoczynającym ich rozgrywki, czyli grali z Legionowią. Wypadli bardzo fajnie. Na drugim meczu byliśmy wspólnie ze sponsorami w Skierniewicach i uważam, że i zarząd, i zawodnicy zasługują na to, żeby grać w tej trzeciej lidze i pokazać się z jak najlepszej strony. No i oczywiście w Skierniewicach bardzo dużo żółtych kartek, przede wszystkim dla drużyny Sokoła. No tak, dostaliśmy w tym meczu 6 żółtych kartek, natomiast uważam, że no nie do końca sędzia jak gdyby te kartki pokazywał sprawiedliwie i zgodnie z tym, co się stało. Natomiast no, już jesteśmy po meczu i nie będziemy teraz wyciągać, czy to było zasadne, czy nie. Przedostatni mecz z Legionowią, Legionowo na własnym boisku i Sokół niestety doznał porażki, pierwszej porażki w tym sezonie, przegrywając 0-1. Przegraliśmy z drużyną, która, no nie oszukujmy się, tak naprawdę jest spadkowiczem z drugiej ligi, ma ogranie na poziomie centralnym. Na pewno grają zawodnicy, którzy no na boiskach trzecioligowych występowali nieraz, ale także grali no gdzieś tam wyżej. Może szkoda, że akurat trafiliśmy w tej trzeciej kolejce na tą Legionowię, ale trudno. No, jak to się mówi, ligę wygrywa się z dołem tabeli, a nie z górą. No i oczywiście ostatnia sobota to sportowe widowisko na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie z Ruchem Wysokie Mazowieckie i niezwykłe emocje. Najpierw Sokół przegrywał 0-1, następnie zdołał wyrównać do przerwy. Po przerwie znowu przegrywał, a później już rzeczywiście pokazał charakter. Piłkarze trenera Sławomira Majaka pokazali, jak powinno grać się skutecznie. Strzelili dwie bramki i wygrali to spotkanie 3-2. Najbardziej, moim zdaniem, zdaniem wielu na pewno, najbardziej emocjonujący mecz Sokoła w tym sezonie. Znaczy ja powiem szczerze, że oglądam dużo spotkań, bo też jeżeli tylko mam czas, to oprócz spotkań naszych oczywiście domowych, wyjazdowych, jeżdżę też na jakieś inne mecze. Dawno takiego meczu otwartego nie widziałem, tak? To był mecz, gdzie akcja była za akcję i tak naprawdę Ruch Wysokie Mazowieckie wysokim pressingiem grał przez 70 minut. Tutaj na tym boisku mogło zdarzyć się wiele, tak? My mieliśmy wiele sytuacji, Ruch Wysokie Mazowieckie też miał wiele sytuacji. I to też przypomnijmy, że to jest drużyna, która awansowała z niższej ligi i też jak gdyby no, chce się pokazać z jak najlepszej strony. No dobrze, to w takim razie jeszcze tylko zapowiedź meczu piątkowego o godzinie 19 w Radomiu, tak? Tak, o godzinie 19 zagramy w Radomiu. Pierwotnie ten mecz miał odbyć się w sobotę, natomiast propozycja drużyny z Radomia o przełożeniu na piątek na godzinę 19, no nawet, że tak powiem, pasuje, bo gramy kolejny mecz w środę, będzie jeden dzień więcej do odpoczynku. No to już teraz możemy zaprosić kibiców na środę, godzina 17, jak dobrze, 19. w środę o godzinie 17 w Aleksandrowie z Polonią Warszawa. W takim razie, panie prezesie, cieszymy się bardzo z tego, że drużyna występuje w trzecioligowych rozgrywkach. Teraz można kalkulować, zastanawiać się, czy awansujemy, czy nie, no ale trzeba pokazać przede wszystkim charakter, wolę walki w tej pierwszej rundzie rozgrywek, ponieważ doszło też do wielu transferów. Może zajmijmy się teraz transferami Sokoła Aleksandrów. Ja tylko przypomnę, że możecie Państwo zadawać pytania prezesowi. My oczywiście tutaj mamy live'a na tablecie i będziemy widzieć te pytania i w miarę będziemy starali się na nie odpowiadać. Wystarczy tylko wpisać komentarz. Panie prezesie, w takim razie przechodzimy do transferów dokonanych. Dawid Cempa, od niego zacznę. Trzy bramki już w tym sezonie. Napastnik. Najpierw z karnego, jak dobrze pamiętam. No i dwie bramki z Ruchem Wysokie Mazowieckie. Z karnego oczywiście w pierwszym meczu chyba z Ursusem Warszawa. Znaczy Dawid, powiem szczerze, Dawid ma uzupełnić brak zawodnika Kamila Żylskiego, który odszedł, jak wiemy, do pierwszoligowego ŁKS-u. Walczy o miejsce w składzie, walczy o to, żeby pokazać się na boiskach pierwszoligowych. Kamil był naszym, jak gdyby, zawodnikiem, którego gdzieś tam wyszukał Tomek Łapiński, tak naprawdę jeszcze będąc razem z nami. Ściągnął go z MKS Ciechanów. To była drużyna, która grała na boiskach czwartoligowych w województwie
mazowieckim i Kamil pokazał się z dobrej strony jako napastnik, strzelił dużo bramek, grał przebojowo. Nie dziwię się, że dostał ofertę z wyższej ligi. Natomiast Dawid no, ma uzupełnić jak gdyby brak Kamila. Jest to całkiem inny zawodnik, tak? Kamil był drobniejszym zawodnikiem, grał troszkę inaczej. Dawid jest dużym zawodnikiem, dobrze gra głową, także mam nadzieję, że te trzy bramki to jest tylko taka zaliczka tego, co potrafi zrobić. No, oczywiście, oczywiście też tak myślę, bo w tamtym sezonie nasz napastnik, najlepszy napastnik bramkostrzelny, który uciekł nam do łódzkiego klubu sportowego, strzelił 18 goli. Także dla Dawida to jest niewątpliwie wyzwanie. Nie no, bardzo duże wyzwanie, bo liga pokazuje, że to nie jest tak prosto strzelić bramkę. Grają zawodnicy, którzy mają doświadczenie, którzy mają aspiracje gry na wyższych ligach, na wyższych poziomach, dlatego to nie jest tak prosto strzelić bramkę, tak? Tym bardziej, że ta grupa no, pokazuje, że tu grają dobre zespoły. Paweł Kaczmarek z Motoru Lublin razem z Arturem Gieragą trafili do Sokoła Aleksandrów. To są zawodnicy z doświadczeniem. Paweł pokazuje, że jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany do tego sezonu, przynajmniej po tych meczach i właściwie no, no jest wzmocnieniem Sokoła Aleksandrów. No jak najbardziej. No i Paweł i Artur to są zawodnicy, którzy z doświadczonymi są zawodnikami. Mam nadzieję, że pomogą nam w osiągnięciu tego celu. Artur w defensywie robi wszystko, żebyśmy nie stracili tej bramki. Natomiast Paweł jak gdyby napędza całą drużynę do przodu. Jest to mocny skrzydłowy zawodnik, który pokazuje, że można na tych boiskach coś jeszcze osiągnąć. No oczywiście tutaj nie omówimy wszystkich transferów, jakie zostały dokonane, ale również trzeba pochwalić naszego bramkarza. On jest młodzieżowcem. Tak jak ja tu cały czas wracam do zawodników, którzy występowali u nas na boisku w zeszłym sezonie. Tak jak pokazał się z dobrej strony Michał Brudnicki, który też trafił do łódzkiego klubu sportowego. Co prawda no, doznał kontuzji i próbuje, rehabilituje się i będzie na pewno wracał, będzie walczył o tą pierwszą pozycję. Pozdrowienia Michał dla Ciebie. Tak teraz trafił do nas Lemanowicz, który jest młodzieżowcem. No i nie ukrywam, że dla niejednego trenera w tej lidze młodzieżowiec w bramce, dobry młodzieżowiec w bramce to jest skarb i to jest podstawa, bo jednak chcąc walczyć o wyższe cele, nie uzyskamy ich grając w większości zawodników młodzieżowcami, bo jednak ci zawodnicy muszą się ogrywać jeszcze, tak? Potrzebują czasu. No i jeszcze ostatnie transfery na last minute, tak? Czyli dopięty ze ściągawki, muszę spojrzeć, Piotr Kasperkiewicz, tak? Tak, Piotr Kasperkiewicz to jest temat, który tak naprawdę można powiedzieć, podpisaliśmy umowę w dniu dzisiejszym. Kilka minut przed tutaj naszym programem uściśnęliśmy sobie dłoń, także Piotr będzie pomagał nam w osiągnięciu celu. Jest to zawodnik, który ma bardzo duże doświadczenie. Wiem, że miał dużo ofert, natomiast z racji tego, że jest wychował się w Łodzi, tutaj stąd wychodzi, został z nami i będzie nam pomagał, tak? No dobrze, cieszymy się bardzo, że kolejni zawodnicy dołączają do Sokoła Aleksandrów. Ta siła w drużynie jest bardzo potrzebna i oczywiście młodzieżowcy jeszcze, Jakub Rogalski oraz Dominik Pecyna. No to są nasi wychowankowie, którzy już pokazali nieraz w poprzednim sezonie, że warto na nich stawiać, jak to młodzież. Czasami jest tak, że zagra lepiej, gorzej, to jest jeszcze piłka młodzieżowa, natomiast jeden jak i drugi walczą o to miejsce w składzie i myślę, że to jest kwestia czasu, żeby na stałe wywalczyli sobie tą pozycję. No dobrze, to zostawmy drużynę trzecioligową, teraz porozmawiajmy troszkę o młodzieży, bo tej młodzieży bardzo dużo zrobiło się w klubie. Tutaj trener Krzysztof Szabela też informuje, że sekcje prężnie się rozwijają. Idziemy w dobrą stronę. Mamy świetną infrastrukturę sportową. Teraz trzeba z niej dobrze skorzystać. No tak jak już wspomniałem na początku, miasto udostępnia nam praktycznie wszystko, co jest możliwe. Mosir, który dba o obiekt, na którym znajdujemy się,
na czele z panem dyrektorem Arturem, Arkiem Cicheckim, przepraszam, i kierownikiem Arturem Milskim, powodują to, że te warunki naprawdę mamy super. Nie jedna drużyna, która przyjeżdża do nas tutaj na miejsce tylko i wyłącznie na czas meczu, czyli przyjeżdża 2 godziny przed meczem, wyjeżdżają chwilę po meczu, czyli spędzają na obiekcie 5 godzin, podziwiają ten obiekt, tak? To jest obiekt, który tak naprawdę jest funkcjonalny, bardzo nam tutaj pomaga w tym, żebyśmy osiągali cel, czyli jedno boisko naturalne, drugie boisko naturalne, boisko sztuczne oświetlone, tak? To wszystko jak gdyby powoduje to, że możemy jak gdyby trenować w dobrych warunkach. Jeszcze nie powiedzieliśmy o Bartku Mroczku, który odszedł i był wielką siłą Sokoła Aleksandrów. Widzę, że nas ogląda, także go gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Rzeczywiście był bardzo dobrym zawodnikiem, statystycznie oceniając i również poglądowo w ostatnim sezonie. Znaczy to Bartek jest trzecim zawodnikiem, który opuścił nasze szeregi i trafił do klubu pierwszoligowego, do Suwałk. Mieliśmy gdzieś tam świadomość tego, że ci zawodnicy, którzy będą tutaj wyglądali dobrze na poziomie trzecioligowym, zaprezentują swoje umiejętności, dostaną oferty i prędzej czy później taka jest kolej rzeczy, że wykorzystuje się tą sytuację, jaka jest na dany moment. No, może by nam zależało na tym, na pewno nam zależało na tym, żeby ten skład jak gdyby nie rozkładał się na czynniki pierwsze, natomiast nie dziwię się, że chłopaki wybrali wyższe ligi, no bo to jest jak gdyby promocja i winda, że tak powiem, do tego najwyższego szczebla rozgrywkowego. Czyli generalnie mówiąc, wracając jeszcze do drużyny seniorskiej, bo zahaczyliśmy przez chwilę, nie robicie problemów z odejściem do wyższej klasy rozgrywkowej. Raczej takich problemów nie powinno być, aczkolwiek zawodnicy wiążą się kontraktami, no i oczywiście muszą dotrzymać także słowa. I czasem musi zadziałać ta dżentelmeńska umowa. Tak, ale to zawsze proszę pamiętać o tym, że to działa w dwie strony, tak? I obowiązuje to zawodnika i umowa obowiązuje też klub, tak? My też uczymy się, że tak powiem, na błędach i pewnych błędów nie popełniamy, aczkolwiek trudno blokować zawodnika, który z poziomu trzeciej ligi, czy to jest czwarty poziom rozgrywkowy, ma okazję przeskoczyć do pierwszej ligi, czyli na zaplecze ekstraklasy w szybkim tempie, to trudno takiego zawodnika blokować, tak? No i w tym sposobem prawie jesteśmy na finiszu naszej rozmowy z prezesem, już chyba z 10 albo 15 minut rozmawiamy, panie prezesie. No, szykujemy kilka niespodzianek dla naszych kibiców, choćby ten program, który można będzie oglądać, możecie oglądać na żywo, ale również transmisję live z niektórych meczów. No, nie możemy obiecać, że będzie z wszystkich i być może jeszcze dojdzie transmisja live z komentarzem. Znaczy ja powiem tak, cały czas staramy się medialnie, marketingowo ten klub rozwijać. Nie jest to proste zadanie, dlatego że zaczynając tak naprawdę wszystko od zera, to trzeba stopniowo to wszystko robić. Też jak gdyby budżet klubu nie przewiduje jakichś środków wielkich na to, żeby ta promocja była taka na już. Natomiast myślę, że robiąc to wszystko drobnymi kroczkami, ucząc się, podglądając innych, jesteśmy w stanie dać tym kibicom to, czego oczekują. No i oczywiście zapraszamy wszystkich na stadion imienia Włodzimierza Smolarka już w najbliższą środę. Pamiętajmy, że w najbliższy piątek Sokół gra wyjazdowe spotkanie w Radomiu, natomiast w środę gramy z Polonią Warszawa. Jeszcze tylko wspomnę o szalikach i o tej promocji z okazji 20-lecia klubu. Ponad 200 szalików sprzedało się, a zaproszenie na rundę jesienną dla kibiców było gratis. Znaczy, ja powiem tak, dla nas jest to, można powiedzieć krótko, sukces, bo to jest rekordowa sprzedaż, jeżeli chodzi o sprzedaż szalików wraz z zaproszeniami na tą rundę. Najbardziej nam zależało na tym, żeby utożsamiać tutaj to 20-lecie z tym wszystkim, co się teraz dzieje. Myślę, że mamy jeszcze kilka pomysłów, które będziemy tutaj wspólnie realizować i w jakiś sposób zaskoczymy tych kibiców, a przede wszystkim chcielibyśmy, żeby oni przychodzili tutaj na żywo, oglądali te mecze, wspierali zawodników i nawet w tych gorszych chwilach dawali im taką chęć walki tego, żeby w kolejnym meczu poszło lepiej, a nie wbijali gdzieś tam szpilę, że jest słabo, tak?
No dobrze, to przyszedł czas na podsumowanie naszej rozmowy. Tylko kibicować Sokołowi Konsport Aleksandrów w walce o awans, w walce o kolejne punkty, bo ta liga nie jest łatwa. Będziemy mocno trzymać kciuki i będziemy rozmawiać co tydzień i z zawodnikami, jeśli tylko wyrażą zgodę, i z trenerem, a także może i z kibicami. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że okienko transferowe tak naprawdę jest otwarte do piątku, do godziny 24, i myślę, że należałoby się spodziewać jeszcze jakiegoś takiego ruchu z naszej strony, bo chcemy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej wypaść, pokazać i udowodnić, że warto na nas stawiać i warto na nas liczyć, tak? Czyli tak, prezes nie zamyka nikomu drogi. W takim razie, jeżeli jakiś piłkarz ogląda nas, oczywiście może wykonać telefon do klubu. Pół żartem, pół serio. Trener Sławomir Majak na pewno go zobaczy. Serdecznie pozdrawiam i zapraszamy na mecze Sokoła. Dziękujemy bardzo. Oglądajcie nas na żywo już w kolejnym wydaniu. Może to będzie ze stadionu, a może to będzie z tego naszego studia. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja już się kłaniam. Do miłego zobaczenia. Dziękuję, panie prezesie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Trzymajcie się zdrowo.